Kino kobiet to impreza przyciągająca tłumie w każdym miesiącu płeć piękną. Która z pań raz zawita na niej, staje się stałą uczestniczką. Niektóre z kobiet czekają niecierpliwie na comiesięczne spotkanie. Kino kobiet w Grudziądzu, pani Ewelina. Dzień dobry. Pierwszy raz na imprezie? Tak. Pierwszy raz pani w kinie? Drugi raz. A pani? Nie, drugi raz. Już któryś z kolei. Któryś z kolei? Na kinie kobiet. Drugi raz. Pani Ania. Dzień dobry, witam. Pierwszy raz na pokazie? Nie pierwszy. A który? Drugi. Pani Jasmina i Elwira na pokazie kobiet w kinie Heliosu w Grudziądzu. Tak. Pierwszy raz panie są? Drugi. Tak. A w kinie generalnie też któryś raz z kolei. A to na kinie kobiet pierwszy raz. Pierwszy raz, tak? Tak, mój pierwszy. Sama pani przyszła? Z koleżanką, gdzieś mi uciekła, zaraz przyjdzie. Właśnie koleżanka, Iska. Widzę tutaj ładne kapelusze, tak? Tak, specjalnie na tą okazję. Kapelusze nabyłyśmy w Alfie tutaj w centro, niżej piętro, właśnie specjalnie na tą okazję. Każde takie spotkanie odbywa się dzięki sponsorom i nagrodom, jakie można od nich otrzymać. Przed seansem i konkursami pani mają możliwość uzyskania porady, czy to u kosmetyczki, czy profesjonalnego fryzjera. A wszystko połączone z degustacją i poczęstunkiem. Firma Kupiec, po raz pierwszy jesteśmy na imprezie Kino Kobiet w Grudziądzu. Mamy akurat dzisiaj przygotowaną degustację potrąb granulowanych, a także pieczywa pszenno-ryżowego crunchella. Które oczywiście można było spróbować, posmakować, skonsumować, no i oczywiście samodzielnie ocenić. Z miesiąca na miesiąc ilość widzek wzrasta, a właściwie widzów, bo pojawiają się nawet panowie, czy to z partnerkami, czy zapewne po części w celach matrymonialnych, szukając swojej drugiej połowy. Najbardziej oczekiwana część spotkania oczywiście na samej sali kinowej, gdzie czekają każdego miesiąca atrakcje przyciągające tak tłumnie płeć piękną. Upominki, prezenty, różnego typu zniżki, talony, które można wygrać w konkursach organizowanych przez Kino Helios. Chwila niepewności i zaczyna się najfajniejsza część spotkania. Oczywiście poza filmem. Nagrody dla wylosowanych uczestniczek w zamian za odpowiedzi na pytania, a także dla kobiet, które przybyły na imprezę kinową w kapeluszach. Ilość kuponów, zniżek, talonów, różnego rodzaju prezentów ogromna, a więc i spore zadowolenie na kobiecych twarzach.
na spotkaniu prezentacja uczestniczek ubiegających się o Miss Foto. Szkoda, że nie dotarła ta informacja do panów, o ileż widownia by na tym spotkaniu przekroczyła zapewne ilość miejsc w sali, która ma niemal 450 miejsc siedzących. Konkursy, prezentacje, poczęstunek, nagrody. Na zakończenie film.